Kończymy dzisiaj rok 2012 meczem z Macedonią i zaczynamy rok 2013 meczem z Rumunią. Obydwa mecze są towarzyskie, ale mamy szansę pograć jakimiś innymi zawodnikami. Cały skład w tym meczu był składem rezerwowym. Nie było tutaj nikogo, kim graliśmy w poprzednich meczach. Natomiast ja muszę niektórych użyć, no bo nie mam tutaj wszystkich tych, którzy wtedy byli. Jaki był wtedy skład? Zamiast Boruca grał Skorupski, zamiast Wawrzyniaka Rzeźniczak, tu Jędza akurat git, zamiast Szukały Jodłowiec i Broź, zamiast Wojtkowiaka. Kaźmierczak i Łukasik zamiast tych pomocników, na lewej stronie Kosecki, na prawej Wszołek jest git, tutaj jakiś Pawłowski, no i Milik jest git. Ale. Właśnie. Gramy mecze towarzyskie, ja wiem, że dla widza może to nie być takie, no bo wiadomo, lepiej się gra o punkty, albo jakieś euro, albo kurwa tam. No w każdym razie, lepiej grać jakieś ciekawsze mecze niż towarzyskie, ale na towarzyskich meczach możemy trochę pokombinować. A z racji, że w komentarzach pod filmem napisały aż 3 osoby chyba, no właśnie się dziwię, no bo to wyglądało, jakbyście się kurwa umówili na to, żebym Roberta Lewandowskiego posadził na bramkarzu. Nie ma problemu. Dzisiaj broni Artur Boruc pierwszą połowę, a drugą broni Robert Lewandowski. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Mamy stadion Macedonii, leje jak chuj oczywiście. Boże, czemu znowu w deszczu gramy? No dobra, niech będzie. W sumie to jest grudzień. W ogóle w grudniu reprezentacja gra no nieźle. Tylko, że właśnie te mecze są takie sobie. No tak naprawdę to wszyscy są rezerwowi. No, ale zobaczymy, może wyjdzie z tego jakieś fajne meczycho, może jakaś zajebista okazja. I pogramy z zawodnikami, którymi nie gramy zbyt często. Na przykład taki Wojtkowiak, siedziałem nad nim trochę, żeby go zrobić. On prawie wcale nie gra, no to chociaż sobie pogra. Milik! Pierwsza akcja. A nie, to Mierzejewski. Pojebało mi się. My ten mecz w rzeczywistości wygraliśmy 1-4, bo gramy na wyjeździe. Obydwa mecze gramy na wyjeździe. To jest w sumie dziwne, że ja już nie pamiętam, kiedy my graliśmy towarzyski na wyjeździe. Serio. Jakoś tak zawsze gramy u siebie. O, Milik z wolnego 1-0. Nie sądziłem, że to siądzie, no bo troszeczkę lekko w sumie kopnąłem piłę, ale siadło. Chyba nie podskoczyli w ogóle w murku. Nie podskoczył ten chłop jeden po lewej stronie i przeszła ta piła. Milik, aj obok. Oj, znowu Milik, ależ pięknie wyszedł. Dobra, na lewą nogę i pyk. O kurde, nie spodziewałem się, że to będzie taki słaby strzał. No i koniec pierwszej połowy. Niby 6 strzałów, ale pokazałem wam pewnie ze 2. No nie dzieje się jakoś dużo. Dobra, proszę państwa, to jest ten moment. Kolejny challenge od was. Artur Boruc schodzi z boiska, a wchodzi Robert Lewandowski. 40. To jest najmniej. 40 punktów. Bramkarza to jest najmniej, jak można mieć. Wszystkie statystyki są na 40. Co oznacza, że no... Jeżeli złapie cokolwiek, to możemy się cieszyć, naprawdę. Co prawda on wejdzie dopiero za chwilę, bo chcę zobaczyć scenkę, jak zmienia Boruca, ale zobaczymy. Jeszcze w ogóle chcę zobaczyć, jak Lewandowski będzie w stroju bramkarza, ale na chwilę, bo była akcja. Dobra, teraz będzie scenka, jak się zmieniają? Nie, ni chuja. Po prostu już jest na bramce. No, zobaczymy, czy w ogóle coś wybroni, bo jak na razie to nie było zbyt wiele okazji. Zagranie do Roberta. Ja już go tam widzę. W rękawicach. O, ale on może robić triki, bo umi. Ej, what the fuck? Ej, co jest? Gol. Będzie na miniaturkę jako clickbaitik. Ej, to dobry clickbait. Jak będzie, to sorry, że tak sklikbaituję, ale fajna okazja. Co to jest, kurwa, panie sędzio? Co jest, kurwa, no? Ej, moi się przewracają jakby nie wiem co. Jakby jedną nogę mieli. Wszołek. O, pierwszy strzał! Robert! Ja już byłem pewien, że ty nic w tym meczu nie wybronisz. W sumie miałem rację, tylko że chodziło mi o to, że po prostu Macedonia nie będzie miała żadnej okazji, no. Ale myślę, że nawet jakby tu szczęsny był, to i tak by tego nie wyjął. Kurwa, no, taki chujowy gol. To nie miało się tak skończyć. Nie no, w sumie to było do wyjęcia, ja pierdolę. Robert! Ej, co jest, kurwa, no mój leży znowu! Robert, wyjmij to, proszę! To jest niemożliwe. Nie. To jest niemożliwe. No co się stało, no? Dlaczego moi leżą? 3 razy czy 4 już nawet. Po prostu w tym meczu moi sami się wypierdalają o własne nogi. I zawsze, no co się stało, no czemu, no? Nie rozumiem, Robert.
Robert. Przegrywamy, przejebaliśmy ten mecz. Ja nie wierzę w to po prostu. Może to był taki chujowy mecz, ale śmieszny. No nie. Ja już myślałem, że Robert nic nie wpuści, ja wpuścił dwie i przejebaliśmy ten mecz ostatecznie. W rzeczywistości wygraliśmy 4-1. Przechodzimy do meczu z Rumunią. Może być ciekawie, bo Rumunia jest chyba dobra teraz. Ona pojedzie na Euro, nie to co Polacy, kurwa. I są liderem w grupie. A składzikiem takim wychodzimy. Nie jest dokładnie taki sam jak był, no. Tak naprawdę tylko Wawrzyniak, Wszołek i Waldemar Sobota. To są trzech zawodników, którzy grali faktycznie w tamtym meczu, a reszty ja po prostu nie mam. Czy wpuścimy kogoś jeszcze na bramkę dzisiaj? Nie wiem, ale może wpuścimy na atak Artura Boruca? Zobaczymy. I ten mecz też żeśmy wygrali 4-1. No ja nie gwarantuję, że tyle wygram, co mnie, ale może chociażbyśmy to wygrali. Tym składem jest to ciężkie do zrobienia. Oni, kurwa, no widzieliście zresztą, przewracają się o własne nogi. To jest rezerwowy skład najbardziej jak się da. Buh, będzie ciężko, ale zrobię co w mojej mocy, żeby wygrać. Jak strzelę jedną bramkę, to będziemy lecieli po drugą. Jak strzelę drugą, to będziemy lecieli po trzecią. Żeby jak najbardziej rozwalić. No bo ta porażka z Macedonią teraz troszeczkę mnie zabolała. No nie powiem, Puskas leci. No i dobra. Wow, Sobiech! No, ty kurwa. No to ciekawie, ciekawie, Puskas. O! Dobra. Stadion Rumunii też wgrany, także no działa, jest git. Wszołek, umiesz z lewej? Umiesz z lewej kopnąć po prostu, a już obrońca sam sobie wbije. No nie ma problemu, jeżeli tak gramy, no spoko. Znowu kolejna taka sytuacja, że strzelam i się odbija od obrońcy. Chociaż tutaj wygląda, jakby po prostu chciał dostawić nogę i zrobił to elegancko. Ale bramka zaliczona Wszołkowi. Właśnie to dziwne to jest w PS-ie właśnie, bo tutaj to jest taki perfidny samobój. Powinien być, to nie jest rykoszet. A czasem jakiś mini ryko... O kurwa. Nice, Boruc, jakby to był Lewandowski, to by było 1-1, ale na szczęście nie. Ale wracając, czasem jest jakieś mini, naprawdę mini otarcie rykoszetowe. To gra, kurwa, jakie tu słowo użyć? Oświadcza to? Jako samobój, no. Możecie dawać kolejne challenge w komentarzach na mecze towarzyskie. Jutro gramy mecz towarzyski, ale już chyba pełnym składem, z tego co pamiętam. Tylko z kim my gramy? Z Irlandią, no właśnie. I mecz z Anglią w eliminacjach. Ale na mecze towarzyskie można jakieś challenge robić. Nie ma problemu, tylko piszcie w komentarzach jakieś ciekawe pomysły. Wszystko tak naprawdę. Ustaw taktykę, że wszyscy mają być, kurwa, na tym, na napadzie. No, no można, można. No i pierwsza połowa kończy się tak samo jak w poprzednim meczu, ale żeby druga się nie skończy. O kurwa, jakie staty, ja mam tylko jeden strzał i to niecelny, a wygrywam. To jest właśnie piłka nożna. Tak coś sądziłem, że tak się to właśnie skończy. Leciała Rumunia i nichuja. Nie zabierzesz piłki. O Boże, ciężko się gra na tym wyjeździe. No tak ciężko się gra. A na wyjeździe gramy z Anglią zaraz i będzie, no, fantastycznie. 1-1! Dużo bramek to zawsze ciekawiej, no ale tak jak mówiłem, ja bym chciał wygrać. W sumie ładna bramka. Ale już mnie nie wkurwie. Świetnie wychodzi Waldemar Sobota. Sobota. Karny! Karny, kurwa, dawaj karny, bo jak ci zaraz przypierdolę. Wychodzi Pablo Wszołek. Wszołek! No i broni! Nie! Dobra, synek, nie ma takiego bicia. Nie ma takiego bicia. Boże, odejdźcie od mojej bramki. Wszołuś! Dawaj! No dobrze, Wszołuś, do środka. Świetna akcja Polaków, jest dobre zagranie, no i ja chciałem po długim. Sobiech, ty jesteś prawonożny, no to już powinieneś to strzelić. No kurwa, te ustawił go jak chciał, tamten wyjebał w kosmos. Jest Grosicki, wchodzi w pole karne, Grosicki wyłoży komuś, dobrze! I pięknie, Milik, 1-2. Boże, co za gówniany mecz, ta reprezentacja nadaje się do niczego. Ten skład, to już naprawdę... Nie wiem jak jest Lewandowski, to chociaż czuję się, że jest jakoś lepiej, ale tutaj to jest masakra. Ale udało się strzelić na 2-1. Odejdź, błagam. Błagam, wypad stąd. Nie! No ty kurwa pier... Już było dobrze, już było dobrze. Mogłem zachować większy spokój w obronie, mogłem, ale...
Nie wiem, kurwa tam. Nie mój dzień, ewidentnie. Nie, no nie mój dzień. Koniec. 2-2. Ja uważam, że powinienem mieć karnego, ale sędzia mi go nie dał. No byliśmy 2 razy słabsi od Rumunii, ale jednak to my wygrywaliśmy 2 razy. Było 1-0 i później 2-1, ale ostatecznie 2-2. No nie, no. Tak nie może być, widzowie. To musi być kolektyw, dobre zgranie, bo tak z Anglią nie możemy zagrać. No wiadomo, że to był w ogóle całkiem inny skład, ale wyjeżdżamy do Anglii, gramy na Wembley. Trzeba się zmobilizować i zagrać dobrze, bo jak nie, no to dostaniemy w pierdol. Ale w rzeczywistości dostaliśmy w pierdol, bo jak wyjechaliśmy do Anglii w gości, to dostaliśmy 2-0, tylko że to już był mecz o nic akurat, bo to był ostatni mecz. Tu tak się złożyło, że to jest dopiero 4. mecz. Także jest o coś, o bardzo coś. Także jutro gramy z Irlandią i Anglią. Jeden mecz towarzyski, drugi w eliminacjach. Zobaczymy, na czym stoimy, bo wychodzimy już podstawową 11. Jeżeli ci się dzisiejszy filmik podobał, gra reprezentacji nie musiała ci się podobać, ale dużo bramek i to też zawsze jest spoko, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli nie możesz doczekać się meczu z Anglią, to zasubskrybuj kanał. Premiera jak zawsze o 18:00.